Siemankoldziska z tej strony. Metsy, witam Was w kolejnym odcinku z kariery Bartłomieja Drągowskiego w FIFA 20. Dzisiaj rozpocznam od meczu z Augsburgiem, a potem mamy dużo bardziej emocjonujące spotkania. Niby to jest półfinał pucharu Niemiec, ale nie oszukujmy się, gramy z tak słabą drużyną, że musimy ich wyeliminować. Potem mamy m.in. starcia z Interem w Lidze Mistrzów. Jesteśmy zdecydowanym faworytem i musimy to pokazać na boisku. Ale na początek zagrajmy z Augsburgiem i awansujmy do finału. Zaczynamy! To spotkanie! Ładnie tutaj rozgrywamy piłkę z tyłu. Alderweireld, dalekie podanie. Wymierzone praktycznie co do centymetra. Dośrodkowanie i musi być taki: jest 1 do 0. Robert Lewandowski nie myli się w takich sytuacjach. No i Bayern szybko obejmuje prowadzenie. Jak widzimy, Augsburg stara się odpowiedzieć. Vargas, dobra kontrola i Jago, Lewen, ale na spokojnie łapie to drągowski. A kiedyś w meczu przeciwko Romie, jak graliśmy we Fiorentinie jeszcze. To nas takim strzałem pokonano. Artur, ładne podanie. Hyunmin Son kontroluje piłkę. Świetnie to robi Koreańczyk. No i mamy 2 do zera. Fabinie uderza obok bezradnego bramkarza, który mógł w sumie zachować się trochę lepiej. Lewandowski, przerzut na drugą stronę. Czy będzie dogranie? Gnabry musi zagrać do środka. Lewandowski i tym razem jak widzimy bramkarz Augsburga staje na wysokości zadania. Dobrze rozpędza się warga, doliczony czas gry pierwszej połowy, no i mamy bramkę kontaktową. O no i trochę taka interwencja z opóźnionym zapłonem, no ale coś ewidentnie poszło nie tak. Jak widzimy tutaj na sirwale, dążą do wyrównania Fin Bogason Piłka na prawej nodze, podanie Rafael w polu karnym broni, to drągowski, tak jest. Nie dał się pokonać Brazylijczykowi, i mamy tylko rzut rożny. Hjonmilson napędza naszą kontrę, son pięknie biegnie. John Minson dogrywa i nie ma bramki. Efektowny strzał, ale niestety nieefektywny. Jedna z ostatnich szans w tym spotkaniu Kalu pędzi skrzydłem. Czy do środku je? Tak jest. Niederlechner daje radę drągowskiego powstrzymać. Tak jest. Interwencja na wagę awansu do finału. Wygrywamy 2 do 1 i witamy w finale Pucharu Niemiec. Myślałem, że będzie zdecydowanie łatwiej, a ten Augsburg naprawdę wysoko postawił poprzeczkę. I ta szansa Niederleśnera powinna zakończyć się bramką, ale Drągowski dzięki perfekcyjnemu ustawieniu zdołał obronić to bardzo groźne uderzenie. Tutaj widzimy graczem meczu Fabinho, zdobywca jednej z bramek, Drągowski trzy interwencje, Chakir aż sześć, ratował jak mógł swój zespół. Przechodzimy dalej. No, i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu, i awansujemy oczywiście do finału choru Niemiec. Zobaczmy, kto tam będzie naszym rywalem, kto na nas czeka. Patrzymy z niecierpliwością. Drugi półfinał wygrała kolonia z Wolfsburgiem. I to drużyna, właśnie ta, będzie naszym rywalem 22 maja. Aj, nie widzę tutaj wielkiego problemu, musimy wygrać. Lubię kolonię, no ale jeśli gram przeciwko nim, to oczywiście chcę zagrać jak najlepiej. I chcę, żeby mój zespół zwyciężył. A teraz zaczynamy spotkanie z Bajerem. Widzimy tutaj Kajehon napędza tą akcję ofensywną. Świetnie Hiszpan do środka. Depay ma okazję, ale Drągowski dał radę to wybronić. I jesteśmy w posiadaniu piłki. Znowu to niestety Bajer dyktuje warunki gry. Palacios zagrywa do Kajehona, ale Drągowski dzisiaj w sytuacjach sam na sam. Oj, perfekcyjnie broni. Depay, Bailey, Depay na pole karne, główka tutaj Kajechona w słupek, jeszcze dotknął piłki do Rągowski i obrońca wybił ją z linii bramkowej. Koman nareszcie atakujemy, na to czekaliśmy. Kingsley Coman fantastycznie wypuścił jednego z zawodników, no i to Lissona 1 do 0, 67 minuta i Bayern obejmuje prowadzenie z Bayernem. Ładnie tutaj Kai Havertz zagrał do Memphisa Depaya, Depay uruchamia Karima Benzemę, ten uprzedza Drągowskiego, no i mamy 1-1. No, dwie sytuacje sam na sam obroniliśmy, ale w trzeciej polegliśmy. Karim zdobywa bramkę. No i to spotkanie kończy się remisem 1-1. Wybroniliśmy dwie naprawdę groźne sytuacje, ale przy tej strzale Benzemy idealnie uderzył tą piłkę w momencie, gdy byliśmy źle ustawieni. Wykorzystał nasze wyjście, zdobył bramkę wyrównującą. No i niestety Bayern nie wygrał tego spotkania, chociaż patrząc na to, że oddali tylko jeden strzał nasza drużyna, no to wiecie, to i tak jest całkiem przyzwoity rezultat. Komand piłkarzem tego meczu, asystował przy bramce Corentin Tolisso, trzy interwencje Drągowskiego, Mainan dwie. Widać, który bramkarz więcej wybronił. Przechodzimy dalej. Za nami spotkanie w ramach DFB Pokal i oczywiście Bundesliga a teraz czeka nas mecz w Lidze Mistrzów, ale jeszcze zanim to... Zobaczymy sobie, jak wygląda obecnie tabela Bundesligi i czy mamy już tak naprawdę mistrzostwo zapewnione. Przekonajmy się. Trzy kolejki do końca, 10 punktów przewagi, czyli tak, mamy już mistrzostwo zapewnione i nikt nam go nie może odebrać. A teraz czas na pierwszy mecz z Interem. Zobaczymy, jak nam pójdzie z tą drużyną, która na papierze jest od nas słabsza, ale kto wie, może na boisku okaże się być lepsza. No i co? Rozpoczynamy to widowisko. Dobre, tutaj podanie do środka. Artur. Lewandowski Artur, ładnie rozrzucił son. Artur w polu karnym. Czy dogra Tak jest. I musi być niestety. Nie jest jeden do zera. Ajajaj, zmarnowana doskonała sytuacja. Jeszcze min Son, ależ on to wykończył. Dobrze, że tamta sytuacja została zmarnowana, bo warto było dla tej bramki Sona. No i teraz znowu atakujemy pięknie Lewandowski. Wycofuje piłeczkę. Gnabry! 2 do 0. Tak jest. 21 minut za nami. A na San Siro prowadzimy już 2 do 0. I to jest piękny wynik w meczu wyjazdowym. Jak widzimy, Inter stara się odpowiedzieć. Ferran do Keity. Keita do Lukaku. Lukaku w polukarnym. Ma piłkę na lewej nodze. Teraz na prawej. Dogrywa i Lautaro. Nie, to przepraszam, chyba Ferran był. Zdobywał bramkę na 2 do 1. No i tutaj nasi rywale łapią kontakt. Dobrze, Artur, Lewandowski Artur rozrzucił tą grę. Min Minson czy dogra, tak jest. Wybita piłka, jeszcze ją zgarniamy i tutaj Gnabry zdobywa trzecią bramkę. 3 do 1. i gdybyśmy to dowieźli do końca, awans praktycznie byłby pewny. Świetnie tutaj Keita panuje nad piłką, Ferran Torres. Dobra kontrola hiszpana Keita Lukaku wypuszcza Lautaro. No i mamy wynik 3 do 2 dla nas. Oj, marnujemy, marnujemy tą przewagę. Jedna z ostatnich szans w tym spotkaniu. Delaney musi dośrodkowywać Rajana Ingolan, anemiczny strzał. No i drągowski musiał to złapać. Ale jeśli chodzi o to spotkanie w naszym wykonaniu to było bardzo słabe, tak naprawdę tylko złapaliśmy ten anemiczny strzał na Ingolana, a tak wpuściliśmy w dwóch sytuacjach dwie bramki. No, po takim meczu no to zawód ręcznik tylko dla obu bramkarzy, no bo ani Handanowicz, ani Drągowski praktycznie nic ciekawego w tym spotkaniu nie wybronili. A jajaj, tak nie możemy bronić, musimy zdecydowanie podnieść swój poziom, bo to się dla nas bardzo źle może skończyć. Jedna interwencja Drągowskiego, dwie Handanowicia, ale występ obu bramkarzy poniżej krytyki. Przechodzimy dalej. Bardzo słaby występ w pierwszym meczu z Interem, ale mimo wszystko ta drużyna, nie... i tak nasza drużyna wygrała 3-2. Mamy niezłą zaliczkę przed meczem rewanżowym, ale powinna być zdecydowanie wyższa. Liverpool pokonał w półfinale pierwszym Manchester City 2-0 i są zdecydowanym faworytem jeśli chodzi o awans do finału. A teraz czeka na nas Borussia Mönchengladbach. Oczywiście szansę dostaniemy, bo już mamy taki overall, że Neuer został przyspawany do ławki rezerwowych na stałe i nigdzie się stamtąd nie rusza. A teraz rozpoczynamy. Czwarte spotkanie. Dobrze tutaj, Artur. Panowanie nad piłką perfekcyjne, zagrywa do środka. Jeszcze Lewandowski. Piłka na lewej nodze. Strzał. No ale Zomer jakoś to łapie. Nie było to najlepsze uderzenie Polaka w historii. Hoffman. Dobra kontrola piłki. Jeszcze zagranie. Benec. Aj, drągowski wraca do formy. Tak powinniśmy bronić z interem. To wynik byłby jeszcze lepszy. Jeszcze Brozovic wznawia kres rzutu rożnego. Dośrodkowuje Drągowski ryzykownie, ale udaje mu się piąskować i to jest najważniejsze. Zagranie do środka Lewandowski. Jeszcze Artur Lewandowski z lewej nogi broni zomer. Kto dojdzie do tej piłki? Na szczęście nasz zawodnik. No i tutaj Artur tylko dopełnia formalności strzał na pustą bramkę. Musiał zakończyć się golem. No chyba, że... No chyba, że właśnie w prawdziwym życiu ogląda się mecz interu, to nie zawsze tak musi być. A tutaj Drągowski kolejna, świetna interwencja. A jesteśmy w formie. To mi się podoba, tak musimy bronić w rewanżu z Inter'em. Declan Rice, Brozowicz. jeszcze tej El Yunusi, Hoffman, strzał na bramkę, no ale nie oszukujmy się, to by bramkarz w Ekstraklasie złapał, a co dopiero w Bundeslidze. Jest tutaj Hionminson, fitearp, Fitte Arp, Gnabry, Fitte Arp, Gnabry, dobra dwójkowa akcja tych zawodników, Gnabry i teraz na pole karne do Sona, 2 do 0 w 89 minucie, trzy punkty są nasze. Jeszcze nie koniec tego spotkania. Nasi rywale walczą o bramkę honorową. Dimitri Payet Zdecydowanie musi zagrać do kogoś No i Piłka w polu karnym. Jeszcze walka do samego końca, no ale ta piłka ostatecznie wpada prosto w nasze ręce, nawet nie musieliśmy się ruszać. No i tutaj mamy celebrację po zdobyciu mistrzostwa Niemiec. Bardzo miła chwila. Udaje nam się drugi raz z rzędu zdobyć mistrzostwo Niemiec raz z Borussją Dortmund raz z Bayernem Monachium. Jak widzimy, tam gdzie Drągowski, tam są trofea. Gdyby Borussia nas wystawiła w finale Ligi Europy, to może nadal dominowaliby w Bundeslidze, kto wie. No ale tak to jest, jak trener podejmuje nieodpowiednie decyzje, które krzywdzą zawodnika. Dwie piłki złapane, trzy sparowane, ocena meczowa 7,2. No i w sumie skrzywdziły, skrzywdziły też klub, no bo jednak Borussia przegrała wtedy z Wolverhampton w wielkim finale. No i to nie był najlepszy występ ich bramkarza, tak delikatnie mówiąc. A tutaj widzimy nasze statystyki meczowe jeszcze możemy zobaczyć jak poszczególni gracze Gnabry piłkarz tego spotkania dwie asysty w pełni zasłużył Drągowski pięć interwencji Zomer 3. no i co przechodzimy dalej i szykujemy się do meczu z Interem na szczęście ten mecz z Interem to już jest tylko przykre wspomnienie oczywiście ten pierwszy mecz i teraz po meczu z Borysją myślę Gladbach Widać, że ponownie wracamy do formy i bardzo mnie to cieszy. Jeśli będziemy bronić na takim samym poziomie w rewanżu z Interem, to o wynik. Jestem spokojny. 10 punktów przewagi nad lipskiem. No i co? I teraz mamy już, wiadomo, już mieliśmy pewne mistrzostwo Niemiec, ale zobaczmy jak strefa spadkowa. No, Stuttgart żegna się z rozgrywkami i też inne słabe drużyny. Bo jak ktoś ma takie wyniki, no to nie zasługuje na to, żeby grać w Bundeslidze. Ostatni mecz w tym odcinku. Czy czeka nas finał Ligi Mistrzów? Czy wielki zawód? Przekonamy się już za parę chwil. Zaczynamy ostatnie spotkanie. Dobrze tutaj Delaney. W natarciu Inter. Romelu Lukaku. Uderza z prawej, ale Drągowski czujny. Pewnie wyłapuje to uderzenie. Inter dominuje w tym spotkaniu. Ferran Torres. Keita Ferran Torres. Dośrodkowanie. Drągowski świetnie ustawiony. Chwyta tą piłkę do koszyczka. Jeszcze Delaney. Dobrze, Duńczyk biegnie z tą piłką, Guerreiro, na pole karne, Drągowski, złe wyjście, ale ostatecznie ta piłka wpada w jego ręce. Jeszcze tutaj Guerreiro, czy będzie dośrodkowanie, tak jest, Drągowski piąskuje przed pole karne. zgarniają to gracze Interu, Ferran na pole karne. Lukaku przegrywa główkę, kto będzie w posiadaniu piłki, na szczęście Bayern. I jest rzut roczny w doliczonym czasie gry pierwszej połowy, czy zdobędziemy bramkę dośrodkowanie, nie ma strzału, piłka zgrana przed pole jest Gnabry ale Handanowicz broni to z dziecinną łatwością jest okazja do kontry 73. minuta, Kingsley Coman pędzi skrzydłem, musi dograć i tak się dzieje Lewandowski na 1 do 0 no teraz Inter potrzebuje trzech trafiń do awansu będzie bardzo ciężko jeszcze tutaj Hernandez do Fite Arpa Gnabry, Fite Arp, dobre tutaj zagranie Mamy Fabinho w polu karnym. Brazylijczyk dogrywa, i Handanowicz kapituluje Gnabry na 2 do 0. Awans jest nasz. Inter tego nie odrobi. I tak się dzieje: awansujemy do wielkiego finału Ligi Mistrzów. Spodziewałem się, że Bayern jest w stanie wyeliminować Inter. Gdyby nie nasz fatalny występ w pierwszym spotkaniu, to wynik dwumaczu byłby zdecydowanie bardziej okazały niż 5 do 2. Tutaj widzimy statystyki. Coś dziwnie mało Inter oddał strzałów, bo my mieliśmy co robić, ale głównie piąstkowaliśmy czy tam łapaliśmy do środkowania, a strzał tak naprawdę mieliśmy tylko jeden w wykonaniu Lukaku. Przechodzimy dalej. No i co? Poznajmy naszego rywala w finale Ligi Mistrzów. Liverpool? Czy może Manchester City odrobił straty? Liverpool w meczu rewanżowym zremisował 1-1, co oznacza, że awansują do wielkiego finału, który odbędzie się 29 maja, a w następnym odcinku... Mamy naprawdę już tylko ważne spotkania. Zobaczmy to. Dwa ostatnie w Bundeslidze to wiadomo tylko, żeby dograć finał pucharu Niemiec i finał ligi mistrzów. To są te spotkania, na które warto czekać. No, ale te mecze ligowe oczywiście też dogramy, żeby być dobrym w dobrej formie przed dwoma najważniejszymi meczami. Mamy już mistrzostwo Niemiec. Dołóżmy do tego puchar Niemiec i ligę mistrzów i będę spełniony. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na kolejny epizod. Trzymajcie się!